Czekajcie, zamykacie. Ale szybki! Chyba będzie pan. Będzie szczęśliwy, nie? Już nie wyemotować już. Chyba. Nie, chyba nie. Idzie, idzie! Wejdzie tą wieżą, wejdzie tą wieżą. Idzie po niego. A to kto jest najlepszy? No jeszcze masz 20 sekund zabawy. Nie wiem. No wiem właśnie. To skromność przez ciebie przemawia. Każdy z każdym przegrał, każdy z każdym wygrał. No i to tak wygląda. To najlepiej? Nie no, ilu ludzi gra w ogóle? Bo się okazuje, że wszyscy grają. Znaczy, okazuje się, że nikt nie gra, ale to jest... Każdy mówi. To jest tak jak w ping-pongu, że o, jak ja tam nie grałem. To jest pierwsze, co musiałem powiedzieć przed strachami. Nie wiem. Ale że... Tu nie możesz, nie? Golo, nie możesz tu. Kurczę, pieczone, proszę wam. A masz to? Ale... Ale on się zbliża, Golo, coraz bliżej jest, kurde. To już... Jest to problem najmała. Problemy najmała. No, chyba już. Amen, szluz. Dziękuję. Ale może do piątki byś tam. Właśnie nie myślałem. Brawo, Lloyd. Problemy zaczęły jak mi... Bardzo intensywny mecz. Bardzo intensywny mecz. Problemy zaczęły się w pierwszej minucie. Ostatni trening, pogoda taka, że żal wyjeżdżać bez przesady. Żal wyjeżdżać. To jest straszne. Po wieczorze wczorajszym wszyscy w formie? Wszyscy, no jak widać. No. Pełen gaz, wszyscy skupieni. Czarek przede wszystkim. Dobrze. No, kulturalnie, przy szachach. Przy szachach było. Przy herbatce. Także na spokojnie. Obiad i ruszamy w drogę. Ruszamy, tak. Pani, końcówka jest! 30 sekund, dawaj! Dołożyć trzeba! To jeszcze turniej ma orgiel na ostatnim tygodniu. No, ostatni dzień, żeby chłopaków zmusić do czegokolwiek, bo naprawdę tutaj ciężko pracowali, to taki turniej jest idealny, także zresztą widać po tempie, po zaangażowaniu. A to fajna grupa ludzi, którzy nikt nie wymyka, którzy każdy trening traktują poważnie. Nasz.
Finał. Ci mają 9 punktów. Różowy remis wystarcza. Tak. Różowi. Różowi, Żabulani i Spuła. Dzisiaj byli bezapelacyjnie najlepszą ekipą. Najcięższa z wszystkich gierek. Dwa kontakty, bramka z pierwszej. Także bramek padnie niewiele. Na koniec obozu jeszcze gierka czwartoliga, a jedynka, ale czwartoligowcy bez litości, co? Ja nie wiem, co na ten temat powiedzieć, tak szczerze ci mówię. Czy to dobrze, czy źle? To być normalne w gruncie rzeczy, natomiast tak szczerze mówiąc, spodziewałem się, że ci młodzi coś tam wypróbują, tych naszych bramkarzy tam po tej lewej stronie, a ci tam mają już, że tak powiem, koniec obozu, no. Dobra, chłopaki, dziękuję za obóz, za wspólne chwile. Uważam, naprawdę dużo dobrej pracy wykonaliście, powinno to procentować. Widzimy, jak w naszym odczuciu idziecie do przodu, zdecydowanie większość z was robi ogromne postępy i to jest naprawdę świetne. Jeśli chodzi o klub, to stanął na wysokości zadania, zapewni nam warunki, które
które uważam były naprawdę godne. Też powinniśmy to doceniać, bo sami wiecie, różne sytuacje w życiu się mogą wydarzyć, sami wiecie, jak przy kafu teraz, w jakiej sytuacji się znalazł i tak dalej. Ludzie z Bełchatów upadają, a tutaj jednak osoby cały czas to ciągną do przodu i to, że byliśmy w takim obozie, w takim miejscu, to naprawdę świadczy o tym, że no, jakieś tam słowa podziękowania na pewno się należy. Co jeszcze? Szkoda Tomka, bo chłopaki, no takie rzeczy się zdarzają. Kontuzje są jakąś tam integralną częścią, można powiedzieć, tego sportu. Tomek, ty musisz wrócić do zdrowia, my na ciebie czekamy. Jesteś ważnym elementem układanki tego zespołu, ale to doskonale wiesz. Trafił akurat na osobę, która jest sumienna. My też, jak budujemy tutaj składy, jakieś podejmujemy wspólnie oczywiście decyzje, to one nie są nigdy łatwe, a jednak czasami trzeba podjąć takie, a nie inne. Także wiecie, o co chodzi. Ode mnie dziękuję. Trenerze, coś... Też dziękuję. To trener też. Prezes tam słyszy co i jak. Wszystko. Manolas też za pracę, za wszystkie chwile dziękuję, bo to wiem dobrze, że to są słowa czasami za małe, a wiem dobrze, że wszyscy tutaj naprawdę wykonaliście dobrą robotę. Od zawodników, trenerów, bo sami wiecie, ile trzeba siedzieć, prezesowi. Wcześniej o tym na kamerze, więc dziękuję bardzo i widzimy się we wtorek. Tak jak ten, tak jak wczoraj, Maciek. Czekaj, to trenerze, jeszcze my se grabę przybijemy. O, prasa! Ciąg starunii. Niezależna.